Witam wszystkich w zimowym motovlogu. 13 grudnia jest. Tak cieplutko, że nie mogłem sobie odmówić jazdy. Także motovlog. Trochę powiem o zimowaniu motocykla. Dużo właśnie osób mnie się pytało, czy nagram coś o zimowaniu motocykla, jak zimować motocykl. No nie nagram czegoś takiego, no mogę w tym motovlogu parę zdań na ten temat powiedzieć. Też nie za bardzo się znam na tym zimowaniu, bo zimowałem motocykle 2 sezony tylko, nie? Teraz będzie 3. sezon. Tylko moje zimowanie wyglądało na to, że na tym, że podczas zimy się jeździło też na tym motocyklu. Szczególnie podczas ostatniej zimy 2013-2014. Parę takich rzeczy robię, jak na przykład tankuję po samiutki korek. Pełniuśki bak zostawiam. Myślę, że to ma jakiś wpływ na to, że po prostu nie rdzewieje mi bak. Tak podejrzewam. No ale zostawiam sobie też pełny bak, dlatego żeby po prostu, jak chcę sobie iść przepalić w zimę, a jest śnieg, to żeby nie musieć po tym śniegu jechać zatankować, żeby przepalić, albo żeby po prostu mieć z głowy, nie? Przywożenie paliwa w karnistrze, żeby mieć to z głowy. Bo też coś wyparuję tego paliwa, no, wiadomo, nie cały bak, no, ale sobie tankuję do pełna. Nie stawiam motocykla na bocznej stopce, tylko na centralnej, bo jak dłużej stoi, no to lepiej, żeby żeby on w ogóle kołami nie dotykał ziemi, tylko żeby te koła wisiały w powietrzu. No bo od dłuższego stania w jednym miejscu tak samo, jeszcze na boku, kto wie, może ta opona się nieco zniekształcić, nie? Może tak być. A szczególnie chyba jak się ma mało powietrza, także też te ciśnienie sprawdzą, żeby były koła dopompowane na zimę. Zresztą ja często sprawdzam sobie powietrza. Także to mam z głowy, bo często sobie dopompowuję. No i tyle. Nie wykręcam akumulatora, bo po prostu zaglądam do tego garażu co tydzień czy co dwa, albo i nawet dłużej nie zaglądam. Przyjdę sobie przepalić. Niektórzy mówią, że się męczy silnik. No może się trochę męczy, no ale są ludzie, którzy na przykład jeżdżą w hardkorowych zimowych warunkach, gdzieś na przykład w Skandynawii, po prostu odpalają przy ogromnych minusowych temperaturach te motocykle i jakoś pewnie jeżdżą dalej. Widziałem gościa, co odpalał motocykl calutki zamrożony, normalnie cały lód był na nim, cały z lodu był, no i odpalił. Wiadomo, ten silnik dłużej się wkręca na te obroty, dłużej się rozgrzewa. No nie wykręcam tego akumulatora. Może też trochę cierpi, no ale nie mam takiego problemu, że nie odpalą mi później motocykl. Także akumulatorka sobie nie wykręcam. No ale dlaczego tego nie robię? No bo tak jak mówię, moje zimowanie nie wygląda tak, że myję motor
wszystko czyszczę, smaruję pięknie, ładnie. Stawiam go powiedzmy w listopadzie, przykrywam kocykiem i nie ruszam do kwietnia. No tak nie wygląda to moje zimowanie. Ten motocykl jest cały czas gotowy do jazdy. Jak na przykład widzicie, teraz mamy 13 grudnia. No to kto by się nie skusił na małą jazdę po takiej ładnej przerwie. Jak się dłużej nie jeździ na motorku, to taka przyjemność z powrotem sobie wrócić, pojeździć. A tym bardziej, że dzisiaj jest tak ciepło. W ogóle mi nie jest zimno nawet w ręce. Jest super. Jest super elegancko. Ale już połowę grudnia minęło. Nadal się na motorku jeździ. No to fajnie, tak. Taka zima może być. Poprzednią całą przejeździłem. W tą zimę tak na chamca nie jeżdżę w te minusowe temperatury. Jak jest w miarę okej, nie ma mokro, nie ma ślisko, to sobie wyjeżdżam. Ale na chamca nie jeżdżę. Już jedną glebę zaliczyłem w zimę. Zaliczyłem taką glebę. Może kiedyś wspominałem o niej, ale jakby coś to powtórzę. Nie na tym motorze, tylko na poprzedniej XJ-cie. 24 grudnia 2012 rok. Przyszedł ładny odwilż. Był śnieg, przyszedł odwilż. Na wsi wtedy byłem i po prostu tu blisko mnie, tam gdzie spałem, to no to było sucho, droga była sucha, ładnie, pięknie, to sobie wyjechałem. Kawałek przejechałem, no ale nie pomyślałem, że w lasach jest wilgotniej. Było trochę nieco wilgotnie w lasach, to jechałem powoli, ale pewien zakręt mnie zaskoczył. Nie sam zakręt, tylko to, co było za zakrętem. Jechałem 50 na godzinę, wyjechałem z zakrętu i po prostu za późno już zauważyłem, że jest taki pas śniegu, który jeszcze nie stopniał, taka ciapka. Mógłbym, obok tego było sucho, no ale no za późno zauważyłem, nie było czasu na tą reakcję i po prostu wjechałem prosto w ten śnieg. Moment, i zaczęło tak chwiać motorem, po prostu położyłem go na lewą stronę, na szczęście, dlatego że odstaje mi stopka w tamtym motorze, tak było, że odstawała mi tam stopka, centralka, i po prostu uchroniła mi ona wydech. Także tą stopką tak przyjarałem, iskry leciały. No i zleciałem pierwszy z motoru, na szczęście na mnie się nie położył, na nogę nic mi nie było, ale on trochę przeszlifował dalej z 20 metrów na jednej stronie. Całą tutaj owiewkę elegancko, równiutko przeszlifowało, lusterko to połamało. Tutaj ten obciążnik kierownicy pojarany, no kierunkowskaz też złamany, to później go skleiłem taśmą. No straty były małe finansowe, na szczęście mi się nic nie stało. Miałem obtuczone tylko kolano, lekko mi krew leciała.
właśnie, bo wtedy nawet nie miałem jeszcze spodni motocyklowych. Ja kupiłem spodnie motocyklowe rok temu, a to było 2 lata temu, no to jechałem w jeansach. Nie wiem, 2 pary spodni i kalesony miałem. I po prostu przetarło się wszystko. Także jakbym jechał pewnie w takich spodniach teraz, motocyklowych, to ani bym nie miał śladu na kolanach. Po prostu by się zjarały spodnie. I już by były do wymiany. No i co no, poskładałem się, wstałem z tej drogi, motor, wsiadam na niego, odpalił, jadę. I od tamtej pory już ostrożnie jeździłem, bardzo ostrożnie, ale nadal jeździłem. A no tak to jest, no. Także od tamtej pory już tak nie wyjeżdżam w takie dni, kiedy jeszcze ten śnieg gdzieś mogę spotkać. A może, że może być po prostu ślisko, nie? Szklanka. Traumę po tym opadku, to nawet na początek sezonu było mi ciężko, po prostu cały czas myślałem o tym, że znowu wyglebię, nie? Tak trochę taki ślad na psychice został, że martwiłem się, kurde, trochę się tak bałem jeździć, nie? No ale to później z czasem znowu ta pewność siebie wróciła i jest w porządku. Także ostatnią glebę miałem w roku 2012. 2 lata jeżdżę bez gleby. I mam nadzieję, że już nigdy mi się nie przytrafi gleba. No tak się dla mnie skończyła jazda zimą. No, ale to był śnieg, także na własną obronę mam to, że wjechałem w śnieg, nie, że opona była niedogrzana, czy tam, czy ślisko było, bo wilgotno, tylko po prostu był śnieg. Jak jest śnieg, to już klapa, nie? Tak samo jak jest i lód. Uciekło mi koło i koniec. No, także tak wygląda zima w moim wykonaniu. Właśnie teraz sobie przepalam motorek. Prawdopodobnie przyszły tydzień będę jeździł do pracy nim. Cały tydzień. Bo pogoda się zapowiada na plusie. A po prostu jazda motorem mnie kosztuje tyle, co jazda autobusem. Także wolę motorkiem. Bo jest szybciej, jest przyjemność. Nie ma korków. Sezon się jeszcze nie kończy i to jest fajne, że można sobie wyjechać w połowę grudnia, pojeździć. Jeździłem dzisiaj trochę też samochodem i widziałem motocyklistów, także nie tylko ja wyjechałem, masa ludzi wyjeżdża, no bo trudno sobie odmówić jazdy, sama przyjemność. Także wyszedł motovlog o zimowaniu i o przygodzie mojej zimowej na poprzednim motorku. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Myślę, że może jeszcze jakieś filmiki na motorku się pojawią, jak pogoda będzie fajna. Także na razie, cześć.